się zaczęło. Halo? Halo? Chyba się zaczęło. Halo? Halo? No idź. No gdzie mam iść? No idź. No tak gdzie szedłeś? No idź. Ja pierdzielę, ty. Chłopaki. Chłopaki. Halo, chłopaki. Halo. Zgubiłem ich. Co? Zgubiłem ich. Jak to ich zgubiłeś? No nie wiem. No to za kim szedłeś? A ja wiem. Dupa jak dupa, człowieku. Jaka dupa jak dupa? Miałeś iść za Sławkiem. No to szedłem za Sławkiem. Oko w oko. Mrugnął i zniknął, ty. Zniknął ci? No. Boże, gdzie my jesteśmy? To jest chyba jakaś jaskinia. Co ty gadasz? Ja, patrz to. Skąd jest w jaskini pralka? Pewnie tu mieszka Sop Prac. Kto? Sop Prac. I co niby z tą pralką robi? A jak to co? Pierze bogatym i daje biednym. To ciekaw jestem, jak ci bogaci potem wracają do chaty. Na waleta. Słyszałeś to? Co? Słyszałeś? Ja pierdzielę, ile nietoperzy, ty. Przecież to nie są... To nie są nietoperze, to są ludzie. A tam sak jest sak, człowieku. To tam. Jaki sak? To są, przecież to są ludzie, nie widzisz? Gdzie? No, no gdzie? Patrz, patrz. Pokaż. Na przykład, o. O, o, widzisz? Czy ta pani wygląda... Albo nie ona, weź, dobra. Proszę ona. Cię. No, o, o, weźmy tą. Co? O, tą. Czy ta pani wygląda jak nietoperz? No Gacek, jak się patrzy, ty, po prostu. Jaki Gacek? No, przecież... no jaki Gacek, no? Przecież jakby to był jakiś nietoperz, a to byłaby jakaś jaskinia, to byłoby tu pełno guano. Jak to guano tak pełno? Pierdziele, puść mnie. Zostań tutaj, zostań. Weź, proszę. Stój. Idź i rób co... Idź. Co? Spójrz na mnie. Co? Jak ty masz założoną tą latarkę? Wiesz, jak ona się nazywa? Jak? Czołówka. Dlaczego nosi się gdzie? Na czole. Bo ja mam na pirata. Na pirata, tak? Tak. Taką piratówkę sobie założyłeś, tak? Nie, piratówkę. Noszę tak, jak nosił taki jeden pirat. Łysek z pokładu Idy. Przecież to był koń. No ale na pokładzie był. Przecież nie na takim pokładzie. I ściągnij tą głupią latarkę. To nie jest głupia latarka. A, ciekawe jaka? To jest mądra latarka. Jak latarka może być mądra? Mnie oświeca. Ciebie to słońce by nie oświeciło. Ciebie nie oświeciło. Idź i rób coś śmiesznego. Patrz, przyszli, siedzą. Myślicie, że nie wiszą. To nie są nietoperze, no! Ile razy mam ci powtarzać? Idź, chyba płacili za bilety, nie? Tak, sprawdził to kto. Czekaj. Co? Krzysz. Co ty robisz? Ktoś mnie woła. Przecież to ja cię wołam, na miłość boską ja cię wołam. Czy ty mnie wołasz? Tak. A co, to jestem krzynówek, żebyś mnie tak wołał? To ty nie możesz normalnie Mariusz zawołać? Cicho. Co cicho? Bez żadnych imion. Po co? Niech ci, którzy nie płacili za bilety, niech nawet nie wiedzą, jak się nazywamy. Masz rację, Paweł. To jest dobre. Masz rację. Nie ma co się zdradzać. Bardzo dobrze, że nie ma. Co robimy? Dobra, musimy ich przez... Czekaj, ale czekaj. Co? Czekaj. Co się stało? Bo ja nie jestem pewien, czy ty to ty. Kto? No ty! Ten żółty do ciebie gadam. Co ja? To jest akcja szpiegowska. No. A każdy szpieg ma jakiś swój tajny znak. Masz taki? Mam. Jaki? Tajny. Nie mogę ci pokazać. Przecież wiem, że tajny. No ale jak on... ci pokażę, to nie będzie tajny. Przecież on nie ma być tajny dla mnie, tylko dla nich ma być tajny, tak? Dobra. Masz jakiś twój tajny znak rozpoznawczy? Tak, mam. Jaki? Tylko ci. Dobrze. Żółty sweter. Żółty sweter, tak? Tak. A co jak na akcję pójdziesz w prochowcu? Przecież nie pójdę w prochowcu. Czemu niby nie w prochowcu? Bo prochowiec nie przepuszcza powietrza. To like nie przepuszcza powietrza, a nie prochowiec. Jak like nie przepuszcza powietrza? Normalnie, just like this. Czy just like this? Czy ty do mnie gadasz? Dobra, inaczej. O, inaczej ci to wytłumaczę. Widziałeś kiedyś... O, kolarz. Widziałeś kiedyś kolarzy? Oczywiście widziałem. Tour de France, Giro Italia, Tour de Polonaise. No to właśnie kolarze, jak tak długo jadą, to potem im się robi taki tutaj, ten na środku taki pasek. Przecież to jest szef. Bo to nie oddycha. A co, dupa ma skrzela, żeby oddychać? Gdzie dupa? Czy jesteś wieloryb? Przecież to nie dupa, tylko skóra im tu nie oddycha. Im się robi taki pasek. Przecież ten pasek to jest szef! Jaki szef? Szef w lajkrach i w każdych spodniach jest z boku, tak? Z boku idzie boss,
A gdzie masz szefa? Tu, na dupsku. No. I ty się znasz na kolarstwie? Oczywiście się znam na kolarstwie, człowieku. Czy ty znasz kogoś takiego jak pan Armstrong? Ty znasz takiego kolarza jak pan Armstrong? Ty naplułeś mi do buzi. Co ty gadasz? Bo widzę, że cię suszy. To mnie nie suszy mnie. Ratuję cię, jak kolarz kolarza. Cały team pracuje. Ten nie ma śliny, podjeżdża drugi. Tfu, tfu, tfu. I sprawa załatwiona. Myślisz, jak Kwiatkowski wygrał? Co, Majka mu napluł do gęby? Gdzie Majka? No, daj spokój. Baby nie jeżdżą. Proszę cię, człowieku, ja już wiesz, dlaczego Armstrong, jak na finiszu, jak wstaje z tych kolażówy i jak tak jedzie, to mu ta kolażówa tak lata na lewo, na prawo, na lewo, na prawo, no, no, na lewo, czemu na niby? Wiesz, czemu? Czemu? Bo Armstrong, on ma tylko jedno jądro. I co ma jedno jądro do finiszowania? No się nie umie usiąść, bo mu się obślizguje. Jakby miał dwa, to by mu się ładnie rozłożyło, a tak ma jedno. Ciu, ciu, tak jakby miał dwa, to byś jeszcze może od ziemi odbijał, co? Jakby miał normalne kliklaki by takie miał. Kliklaki, no! I co, chcesz mi powiedzieć, że teraz każdy kolarz, żeby lepiej i szybciej finiszować, to sobie... Jedno? Sport wyczynowy wymaga poświęceń. A zastanawiam się, przecież Majka, to ona w ogóle nie ma jąder. Przecież Majka to jest facet, facet, to jest chłop, a nie... Co, może ty mienisz z Jeżowską? Wszystkie dzieci, Nie wiem, nie wiem. Nieważne. Wróćmy do akcji, tak? Każdy szanujący się szpieg ma jakiś swój tajny znak rozpoznawczy, ale ruchowy. Ruchowy. A. Ja taki mam i teraz ci pokażę, żebyś był pewien, że ja to ja, tak? Dobra. Tylko patrz uważnie. Okej. Okay. Bo mój znak jest bardzo szybki. Patrzę uważnie. Uważnie patrz. Uważnie patrzę. Jeszcze uważnie. O, jak patrz uważnie teraz? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, patrzę. Patrz. Patrzę. Pokazuję. Dawaj, dawaj. Co dawaj, dawaj? Przecież już zrobiłem. To akurat jak raz mrugnąłem, to musiałeś zrobić. To teraz miałeś mrugać? No co miałem uzawić? No to musiałem się wymrugać. No to nie wiem, wymrugaj się, żebym ja dwa razy nie musiał robić. Nie wiem, kiedy mrugam, kiedy nie mrugam, to jest bezwarunkowe. No to rozszerz te gały łapskami jakoś, o. No to jak rozszerzę, to mi gały wypadną. No to odchyl się trochę do tyłu, no. Dobra, odchylę się. Jak mi wypadną, to najwyżej, wiesz tu, po zeżuszce do pępuszka. Elegancko. Mhm. Taki mini golf. Mini golf, no. No tylko, że ci chorągiewka opadła. Bo nie ma wiatru, a dołek jest blisko. Dawaj, dawaj. Patrzysz? Dawaj, bo mi oczy wyschną. I mi się białko zetnie. Dobra, uwaga. Dawaj. Pokazuję. Dawaj. To był ten znak? Tak. Przecież ostatnio jak tak robiłeś, to chciałeś tabletki. Nie chcę już żadnych tabletek, przecież... Przecież mówiłem ci, że już jest wszystko w porządku. W porządku. Lekarz powiedział, że już nie muszę brać. No, no, no. I teraz ty wiesz i masz pewność, że ja to ja. Ale ja dalej nie mam pewności, czy ty to ty. Masz jakiś tajny znak, ale ruchowy? Oczywiście, że mam. Tylko no patrz uważnie. Co? Patrz uważnie. To jest bardzo szybki. Nie. Skomplikowany. Patrzysz uważnie? Tak, patrzę. To uważaj. Cholera, niektóre nietoperze znają. To nie są nietoperze, ci przecież mówię, to są ludzie! No, 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 no. Ale na wszelki wypadek zmień to. Na wszelki wypadek zmieniam znak. Ale im zamieszam teraz. Se nie pokumają, ty. Żebyś tylko ty pokumał potem. To jest mój znak. Różnych debili widziałem w życiu, ale nigdy nie w służbie. I co, zawsze na końcu będziesz robił? No, tylko pamiętaj właśnie, jak ktoś do ciebie przyjdzie i zrobi tak, zrobi tak, 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 zrobi tak, 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 zrobi tak, 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 ale nie zrobi tak, tak, to nie ja wtedy. Bardzo cenna uwaga. Bardzo cię proszę, bardzo cię proszę. Dobra, skoro już wiemy, że my to my. Tak jest. Wracaj. To jest. Musimy ich przeskanować. Oczywiście.
Włącz mózgo, skaner mózgu. Czego? Mózgu. Czego? Mózgu. Mózgu. Mózg, takie coś. M-U-S-K. Mózg. Patrz, jak to się robi. Dobra, prześwietluj. Prześwietluję. O, jest tam, widzisz ją? Tamta. Ja, widzę, widzę. Patrz, jak się chachra za darmo, ja, nie? Widzę, co? Nie ma z biletu? Pokaż bilet. No, tak, patrz, jakaś... teraz... Zaraz cię złapiemy, co się gapisz, no? Taka jesteś mądra? Chodź, chodź, chodź. Gdzie ty się gapisz? Przecież nie tam się masz patrzeć, tylko tam się patrz. Ona tam siedzi, nie? Gdzie się gapisz tu? Tam się patrz. Gdzie się tu patrzysz? Przecież nie ona, tylko ty się tam gapisz. Nie ty, ona tam się patrz. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Jezu! Ale mnie zdenerwowała też, ty pewnie. Tam się patrz. Cały mokrusieńki, jestem za nerwu z siebie. Widzisz, jak cię nawilżyłem? Tam się patrz, tak? Czego nie kumasz? Mózgoskaner. Mózgoskaner. Ej, no co ty robisz, no? Windows mi się wiesza. Dawaj, dawaj. Może masz jakiegoś wirusa? Nie mam, nie mam. Chyba robaka? Weź. Nieważne. Dobra. O, tamta jest. Widzisz ją? Która? Tamta w tym czwartym rzędzie. Czemu mi to robisz? Co ci niby robię? Przecież wiesz, że się gubię po dwóch. Co, ty potrafisz tylko liczyć do dwóch? No cztery. To coś robił na studiach. Miałem ważniejsze rzeczy. Jakie niby? Kserowałem. Co miałem robić? Co, ty 12 lat kserowałeś? A wiesz, ile tego jest? To coś ty przekserował całą uczelnię? No to dzisiaj mam taki błysk w oku. Żebyś zaraz nie miał błysku. Strzel, to ci się taka lampa zrobi, że... Dobra, dobra. Do dwóch potrafisz, tak? Do dwóch jestem mistrzem. Podejrzewam, że nie masz konkurencji. Jest taki koleś na drugim miejscu. Dobra, zróbmy tak. Okej. Okay. Liczymy do dwóch. Do dwóch. Zapominasz o tym i znowu do dwóch. Zapominam i znowu do dwóch. Okej. Okay. Kapisci? Oczywiście. Dobra, liczymy. Dawaj. Dobra, jedziemy. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Zapominasz raz o tym całkowicie. I znowu zaczynasz. Raz i dwa. I tam siedzi. Patrz, tym czarnym przyszła. Co? Dobra, atakują. Atakują. Wow. Ten, ej, atakują. Co ty gadasz? No ty gadasz, no przecież to jest ona, no tamta. Kto? No, ta. Co ty mówisz w ogóle? No to co ci, mózg ci się odjęło całkiem? Co ty powiadasz? To ty pamiętasz coś w ogóle, wiesz co tu robimy? Akcja szpiedzy. Wyłapywanie tych, którzy nie mają biletów. Tabletki, bo... Tabletki, nie tabletki! Macie nie tabletki! Akcja szpiegowska tajna. Aha! Ty, przepraszam! Już jestem! Mi się za bardzo zapomniało, ty! Ale to jest mocne, ty! To jest lepsze niż aviomarin, ty! No, prawda. Przecież miałeś zapomnieć tylko kawałek, a nie całe życie! Już jestem! Już kumam! Dobra, przepraszam! Wow. Dobra, wracamy do skanowania. Dobra, dobra. Dobra, jeszcze raz liczymy. Liczymy. Zapominasz i znowu... Okay. Dobra, i... Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Przecież ile razy mam ci mówić, nie tam, tylko tam się patrz, nie? Ile razy ci powtarzać, kobito? No coś się uparła? Przecież zostaw ją, ona tu występuje, czy ty? Dokładnie, gdzie się ryjesz? Byłaś na plakatach? Byłaś na plakatach? Czy siedzisz, to się siedź. Patrz, jak jestem nawilżony przez ciebie. Widzisz, jak... Co ty robisz? Ty stary... Mam WZU. Co ty masz? WZU. Co? Déjà vu, déjà vu. Déjà vu. Tam. Patrz, jak ładnie wszedł. Liczymy. Bez. Od początku, tak? Okej. Raz. Raz.
Dwa. Zapominasz. Delikatnie. I znowu. Raz i dwa. I to jest cztery, tak? Ktoś miał łeb cipem. Naprawdę. Tak się to poukładał. Ktoś miał. Dobra, to tamta, ta obok tego w czarnym. Ta blondyna. Która? No tamta. Dobra, co robimy? Filują. Filują. No filuj ze ją, no. A teraz chodź tu do mnie, połóż koło mnie, przy mnie bądź, obci mnie bądź. Powiedz mi, co ty robisz, co? Co to jest? No kazałeś mi filować, to filuję. No to kazałem ci filować, a co ty robisz? No powiedziałeś, no kazałeś mi filować, to filuję. Co w Polsce oznacza fil? Nie wiem, gówno. No to sam se odpowiedziałeś. Kazałeś mi filować, to filuję. Na Boga, no... Przecież filowanie w świadku szpiegowskim oznacza obserwowanie. Obserwować. To jest filować, to jest obserwować. Obserwować. Ała. Schyl się, szybko. Co jest? Nie wiem, dostałem w oko. Chyba jest tu jakiś snajper. Może jakiś nietoperz odleciał i cię trafił. Tu nie ma nietoperzy. Nie, chyba krwawie. Nie widzę, nie wiem. Co? Sprawdź mi, czy nie krwawie. Pokaż. No przecież... Naplułeś mi do oka! No, chciałem ci zakroplić, nie? Co, chciałeś mi zakroplić zdrowe oko? No jak to chore ma zasłonięte, to które ci miałem zakroplić? Najpierw mi nawilżasz, teraz mnie zakraplasz. Dziś. Dobra. Nieważne, zawsze są jacyś poszkodowani. Tak jest. Ja wracam tam do sztabu, do higienistki. Okej. A ty kontynuuj. Dobra. Tylko pamiętaj, ma być cholernie śmiesznie. Ma być śmiesznie. Tak. Dobra. Dobra, pokieruj mnie. Ma być bardzo śmiesznie? Bardzo. Dobra. To idziesz. Jeszcze. Spokojnie. Dobra. Żartowałem. Przecież nie ze mną masz żartować, tylko z nimi. No dobra. Chcesz, żeby było śmiesznie. Pokieruj. Ja ci pokieruję. Idź tam. Idziesz i... No, hop. Co ty mi robisz? Czopki ci poprawiam. Idź tam. Jak spotkasz takiego kolesia w białych szatach, w sandałach, to powiedz, żeby cię dotknął. Po co? Ponoć to działa. Dobra. I weź dwa baniaki z wodą. Czemu? Może zrobić z tego wino. To powiedz, żeby cię w kolana dotknął też teraz. Szanowny nietoperze. Bo jak tu z wami gadać teraz? No, sak jest sak, także powinniśmy się dogadać. Słuchajcie, fajnie, że wpadliście. My nazywamy się kabaretłowcy.b i jesteśmy studentami Uniwersytetu Śląskiego, filia... Wróć, dupa. Nie, przepraszam, bo z przyzwyczajenia już 12 lat studiów można się przyzwyczaić, to już z marszu, tak mówię. Nie, słuchajcie, obroniliśmy się. Po 10 latach obroniliśmy się, jesteśmy studentami. No, prawda. No. Ja bym się na waszym miejscu aż tak nie cieszył, bo to była pedagogika i będziemy uczyć wasze dzieci. No nie, także nie wiadomo, czy to wyjdzie wam na dobre, ale rzeczywiście studia nam się trochę przedłużyły. Słuchajcie, 10 lat studiów. Nasze studia, ja myślałem, że to jest niekończąca się opowieść. Naprawdę, że nasze studia to jest coś jak moda na sukces. Że to się nie kończy. A nie wiem, czy wiecie, że moda na sukces zaczęła się przed Chrystusem. Poważnie, pierwsze odcinki mody na sukces były kute w skale. Myślicie, że czemu ona się nazywa Bruk? To nie jest przypadek. Kute w szkale, jaskiniowcy tak chodzili, mówią, o, pterodaktyl, ale nuda. Mówią, o, moda na sukces, bruk. Oglądali, szli do domu i na drugi dzień o 16 znowu. I ci jaskiniowcy tak siedzą do dzisiaj. Ty. Naprawdę, 16, oni oglądają. Myślicie, że czemu w modzie na sukces każdy z każdym się ciurla? Poważnie, tam się każdy z każdym ciurla. Tam siostra z bratem, brat z drugim mężem od ojca, po prostu. To jest jedno wielkie ciurlowisko. W tym serialu nie ma półzdrowego genu, naprawdę. Tam nie ma półzdrowego genu. Wiecie czemu? Bo jak ten serial powstawał, to wtedy nie było zasad. Nie było zasad. Podchodziłeś, pała, i jedziesz. O, kuźwa ciotka. Trudno. Naprawdę. Moda na sukces, tego trzeba zakazać. Naprawdę. Ale słuchajcie, na szczęście ukończyliśmy Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie. Fantastyczna uczelnia, mówię wam, niesamowita. Jak mawiał pewien mądry człowiek, jak się nazywa ten odwalut u nas w Polsce? Taki odwalut.
No nie to pędzę, jak tam jest u was. Za robaka. Jak? Belka, ty spadł z belki. Kantor. Kantor jest odwalut, no co wy, nie kumacie? To kantor powiedział, nie kantor, nie odwalut, od nagród. To nie był Fryderyk, tylko Oscar. Oscar Wilde kiedyś powiedział coś takiego. Nie pozwól żadnej szkole, żeby przeszkodziła ci w nauce. A, to jest mądre słowo. Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie w ogóle na mnie przeszkadzał. Zobaczcie, jakie wyrosły piękne pingwinki, naprawdę. No słuchajcie, myśmy mieli taką uczelnię, my mieliśmy na przykład taką panią profesor, co kiedyś spotkałem ją na schodach. Ona szła na schodach, ja mówię, pani profesor, mam takie pytanie w sprawie kolokwium zeszłego tygodnia. I ona się obróciła, mówi, coś tam mi odpowiada. Mówi na koniec tak, panie Mariuszu, ja też mam do pana takie pytanie. Ja szłam na dół czy do góry? Tam nikt nic nie wiedział na tej uczelni, naprawdę. Ona nieraz dwa dni stała w pół piętrze i tak mówi, kurde, miałam iść do piwnicy po ziemniaki, czy na piętro do dziekanatu. No, na serio. Mieliśmy też basen uczelniany. Uczelniany basen, zarąbiście, taki swój, wiecie, nie, że gdzieś chodziliśmy. Jedyne zajęcia, na które przychodzili wszyscy. Myśmy to nazywali sobie takie przystosowanie do higieny. No, nie? Bo to fajnie się raz w tygodniu wykąpać na uczelni, no, nie? Naprawdę. Ale słuchajcie, tam kiedyś przyszła taka pani w zastępstwo z AWF-u, jakoś na praktyki czy coś, i mówi tak, to jest ten rok animacji społeczno-kulturalnej, co to jest ten kabaret łowcy.bl, tak? Ja słyszałem, co tu się dzieje na zajęciach. Ja słyszałem, u mnie nie będzie wygłupiania, dowcipkowania i żartowania. To są poważne zajęcia, a nie przychodzicie się tu pochlupać. Jak jesteście tacy mądrzy, to proszę bardzo, na sam początek ja was tu przegonię. 10 szerokości stylem dowolnym. Tylko niepotrzebnie dodawała dowolnym, no nie? Słuchajcie, co tam za style powstawały? To nie chodzi. Pływaliście kiedyś na żyrafę? Ze samą szyją na przykład. No weź dopuń samą szyją, jak jesteś taki mądry. Naprawdę, chłopaki luz, bo uruchamiali śrubę. I wiecie, i na motorówę, no nie? Dziewczyny się ratowały na wieloryba. Na wieloryba to jest tak... No nie, tak z pleców, tam gdzie pękają, no nie? Naprawdę, tylko udźwignij takie ciśnienie. To połowa się na drugiej szerokości podtapiała. Chociaż była taka Jolka, ona się nie podtapiała. Tylko że Jolka miała przewagę, bo ona miała tak tlenione włosy, że 3 dni pod wodą bez oddychania wytrzymywała. Naprawdę. Ona nieraz kończyły się zajęcia, a Jolka na dnie tam... Jolka, psychologia, no... Naprawdę. Ona była jak ta rybka mini-mini. Czajcie ten kanał dla dzieci mini-mini? Jak się kończy, jest taka rybka. Ja już wiem, jak te dzieci usypiają. Jak się przysłuchacie, to ta rybka robi cały czas tak... Jak babcie w kapcie, naprawdę. A te dzieci tam odpływają przed telewizorem. Dobrze, że jej bąbelki leczą, a nie dym. Naprawdę, to jest niesamowite. Ale słuchajcie, Jolka to w ogóle była taka dziewucha, wiecie. Ona miała takie zawsze, wiesz, bikejsony na nogach, takie białe kozaki po kolana, króciutka taka spódniczka, króciutka bluzeczka taka ze cycusek, żeby odsłonięty był pępusek, no nie? Bo ona chodziła, spanowała, bo w pępusku miała kolczyk, no nie? Znaczy, ona miała kleszcze akurat. Ale był syty, że świecił się jak kolczyk, naprawdę. Jeszcze go tam masełkiem, wiecie, z daleka ćwiek, normalnie, naprawdę, na serio. Jolka łaknęła wiedzy. Czy łykała wiedzę? Łaknęła albo łykała, nie wiem. Jedno drugim załatwiała. Mówią, że nikt tak nie obślizgał studiów jak Jolka. Naprawdę, no. Niesamowita. Jolka, naprawdę. Ona zero zbędnej wiedzy, jej się to nawet do torebki nie mieściło. No. Mieliśmy też angielski. Angielski był fenomenalny. Przecież taki pan mówi tak, dzień dobry, ja tu uczę 30 lat, ja nie mam czasu. Mówi, kto chce się uczyć angielskiego, przychodzi raz w tygodniu, kto nie raz w miesiącu dostaje zaliczenie za obecności. Super, no nie? Wszyscy do niego chodzili. Ja chodziłem sobie tak raz na 2 tygodnie, żeby on był zadowolony, ja, no, wiecie o co. Ale najlepsze, on, tak do niego dużo osób chodziło, bo miał fajne metody nauczania. On nam na przykład puszczał, pamiętacie takie czeskie bajki sąsiedzi? Pamiętacie? To oni tam nic nie mówili. A on nam kazał tłumaczyć, co oni robią. Myśmy robili dubbing do sąsiadów, naprawdę. Jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy znają tak niepotrzebne słówka z angielskiego. Autentycznie, no. Ale miał też kiedyś taki fajny motyw, mówi tak do nas. Słuchajcie, na przyszły tydzień każdy z was niech przetłumaczy jakąś piosenkę anglojęzyczną. Macie jakieś ulubione zespoły, piosenkarzy, solistów. Dowiedzcie się, o czym oni śpiewają. Czy ten tekst jest wartościowy, prawda? I mój przyjaciel z kabaretu, ja, znaczy przyjaciel z kabaretu, no. Kolega z pracy.
No nie. Nie będę wam mówił, który, bo to jest straszna wiocha, co zrobił, no nie. Wstyd jak fix. Dobra, nieważne, który. Przychodzi na te zajęcia i pan profesor mówi tak. No, Maciek, co przygotowałeś, no nie? A Maciek, nie, nie. Maciek zresztą, dobra, on i tak nic nie kuma. Maciek to jest ten taki wysoki, taki długie włosy łysy, taki. Długie włosy, taki łysy. On tam siedzi teraz sobie. Maciek, przyjacielu. Kurczę, właśnie o tobie mówiłem. To nie był Maciek, przepraszam. Nie, to nie byłeś ty, Maciek, przecież to był Damian. Ty byłeś wtedy na wymianie w Sokratesie. Tak, przepraszam, to był Damian. Sorry, Maciek, nie. Maciek był na wymianie w Sokratesie, mieliśmy taki całodobowy sklep Sokrates i... On był na wymianie butelek, był właśnie akurat. I... To był Damian, no nie? No i pan profesor mówi tak, no Damian, co ci gotowałeś, no nie? A Maciek mówi, no... Ja, panie profesorze, przygotowałem piosenkę z repertuaru pana Erika Claptona. On mówi, fantastycznie, co to za utwór? On mówi, My Father's Eyes. Tylko, że on to przetłumaczył, słuchaj, lody mojego ojca. Czajcie, looking to my father's eyes? Co ty miałeś pokój z rodzicami? Gdzieś ty się tam gapił, człowieku. Mówię wam, moda na sukces, to trzeba zakazać, naprawdę. Ojeju. Ale słuchajcie, żeby nie było tak, że przyszliście do nas tutaj na nagranie i że po prostu, żebyśmy się tylko śmiali, to fajnie jakbyście coś wynieśli też z naszego spotkania. Niech to nie będą torebki waszych sąsiadek, okej? Okay? To zostawcie profesjonalistom, tam jest nasz akustyk, także on sobie poradzi. Słuchajcie, dlatego, że językiem angielskim można się bawić, on nas otacza wszędzie, to gdzieś już tam wchodzą te makaronizmy, czy jak to się tam mówi i, one, i można się nimi bawić, każdy z nas go zna. Zresztą, żeby wam to udowodnić, zaraz wam to przedstawimy taką krótką lekcję angielskiego, bo ten język parę razy pojawi się na naszym spotkaniu. Przywitajcie naszych native speakerów. Oto oni. Come on, come on. Come with me. Come with me. Take this chair, please. Yes, 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 yes. It's your chair. Take this chair. Please sit and down. To jest chyba sit, a to jest... Ja nie wiem, oni mi się mylą, naprawdę, także... Pozwolą państwo, że ja opuszczę was na chwilę, bo mój angielski jest już naprawdę dopracowany, zresztą mogę to przedstawić, że start. Także ja skorzystam sobie z toalety, dobrze? Yes. Bathroom. Co? Bathroom. Tak, bathroom, tak, yeah. Zły pokój, jak tam wejdę. Yeah. Się... Ale my nie jesteśmy źli. My no. Peace. And love, yes. Ja się wypisuję i zaraz wracam, dobra? Yes, yes, yes. Go. Okay. Hello, I'm John. Welcome to very good English lesson. This is he. Hi. Not hi, he. Yes. So yes. This is I. No, this is I. Yes, this is, no. Yes, you are I. No, this is I. Oh. This is I. And I. And this is I. And you are I. Listen, he. Please tell the audience what's your name. Don't be shy. Don't be shy. You have very funny name. Bob. Altoid you. We live in England. Od dwóch lat. Two years. Two. I, Puerto Rico. Drink, what? Naciśnij. Drink. Put it. What's this? This is war, crow, flab, skidoo. Mosquito? Without kit? Tak, olbrzyma kropla zbiera na rano. Czego yes. Taka duża? And tell me, who you... Zapięte mam, zapięte mam, co? No. Who you are? What's your name? Tell me. Ah, no, my name is... Yes? Continue, no. Continue. My name is Wolf Vacek. And what is Vacek in English? Richard.
It's wrong. I know. Sorry, but it's not Richard. It's not Richard. Dick. Yes, yes. You are Dick. Dick, 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 Dick. May I stay? Stamtej. Go, go, go. Hurry up. Hurry up. Okay, today we'll be talking in English. At first, short quiz. What's this, this? Yes, it's crazy elephant. I have a quiz too. One quiz, not two. Yes, can I? Can you? What is this, 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 this? Rebek. Rebek. I know. It's crazy alligator. What crazy alligator, you stupid bitch? Ty na niego dostajesz jakieś dotacje z Pefronu, czy co? It's crazy frog, of course. It's nie crazy... to ja jestem, tylko to było podchwytliwe. What? Sorry, crazy dick? Sometimes. No. To jak pochleję tylko. Dicky, I please you. I please mi się włącza got modę. I please you, Dicky. Stop it. Bobito, draw a car for us, please. That's no problem for me, Argentina. Yes, draw a car for us. Don't. What's this? What's this, this? This is car. But I asked you to draw a car. Not write car, draw a car. K-R, say it. Yes, draw a car for us, please. A car. I stupid. You speak, you have. Yes, beautiful car. And what kind of car is this diseases? Ford car. Yes. Yes. I have a car quiz. Yes, yes, please, you, Dicky. What is this, 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 this? Is this this? It's crazy this? Mosquito. Nie, Matt is na stacji benzynowej. Why? No bo to benzyna, chyba że na gaz. No, stop. Trzeba by wzywać pracownika stacji. No, thank you. We don't need it. Bobito, yes? Listen to me. Your car has two wheels. But every car has four wheels. Cztery koła. Four wheels. Ty dałeś cztery koła za to? Dicky, I please you, stop it. Tell me now, what you can put into the car? Co? What you can put into the car? Put into the car, Volga. No, what you can put into the car. Into. Stredla bastrombisa. Strzegła bradolisa. Źle. Stredla brambolisa. Strzegła brambolisa. Bardzo dobrze. Yes, and what's this disease? Strzegła bramborisa? Yes, what's strzegła bramborisa means? Tell us. Wazelina techniczna. Your English is very good, very good. Tak, bo ja chodziłem do klasy z poszerzoną. No, także chodziłem do klasy z poszerzoną futryną. Why? Żeby moja stara mogła wchodzić na zebrania. Ah, Big Stara. Tak, ona miała wszystkie spodnie z Big Stara. No, bo przed remontem jak gdyby nie przechodziła door selection. Oh, okay. I understand. Za gęste sito. Yes, I understand you. Yes, understand. And what you can put into the car, my little Bobito? Necessary. Yes, all these necessary things, like, draw it. Fish and cheese and wall and ball. But it's too much. It's too much. I don't have place of my piece of sheet of paper. It's too much. But why too much? Co ci mam tłumaczyć? Czego nie rozumiesz? Niczego. Też go nie rozumiem. Dlatego na następnej lekcji angielskiego pouczymy się filozofii. Czego? Niczego. Thank you and fuck you. Go. Thank you. Jak widzicie państwo, drogie nietoperze,
English. Szanowni Państwo, drogie nietoperze, no studia to nie tylko nauka. Pewnie coś o tym wiecie tutaj. Studia to także ludzie, którzy nas otaczają. To prawda, nieraz oni nas więcej uczą niż niektórzy profesorowie. U nas takim człowiekiem był pan Lufa. Pan Lufa to był taki góral z Istebnej, taki 70-letni dziadziuś. On przyjeżdżał do nas na kampus, sprzedawał, on rzeźbił w drewnie, sprzedawał takie drewniane lufy. Studenci to kupowali, coś tam palili, śmiali się, ja nie wiem o co chodzi. W każdym razie każdy taką lufę miał, no nie? Ale pan Lufa uwielbiał dziewuchy. On tak sobie przychodził, kupował się piwo na ten kampus i się oglądał te studenteczki, no nie? Tu to był zwariował w tym Lublinie. I mówi, tak sobie pił te piwko i tak oglądał te dziewuchy i tak fajnie było z nim usiąść, pogadać. Kiedyś tak siadłem z paną Lufą i pan Lufa mówi do mnie tak. Mariusz! 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 Bo ja siedziałem z tej strony, no nie wiem. A, Mariusz! Mówi. Mariusz, powiedz mi, czy ty wiesz, co jest najważniejsze w życiu u kobiet? Ja mówię, nie wiem, panie Lufa. Poczucie humoru, inteligencja, umiejętność gotowania. On mówi, gdzie młody jesteś, głupi, na co ci to? Co z tym zrobić? Co ci zrobi? Śmieszną zupę? Mówi, Mariusz, najważniejsze w życiu u kobiet są nogi. Nogi, nogi, jeszcze raz nogi. Bo jakie szyny, taka stacja. Rozumiesz, Mariusz? Jakie szyny, taka stacja. A są dworce, co i pociąg nie staje, Mariusz. Naprawdę. Są takie dworce. Na szczęście są stacje na żądanie. A jak nie, Mariusz, no to trudno. Drezyna, trzeba się namachać. Naprawdę. Pan Lufa był niesamowity. Słuchajcie. On uwielbiał życie, kochał kobiety. Zresztą, nie wiem, czy zauważyliście, że wraz z wiekiem potrzebujemy różnych bodźców do tego, żeby się dobrze bawić, prawda? Kiedyś, jak byliśmy mali, to nie potrzebowaliśmy za dużo. Wystarczyło trochę podwórka, jakieś boisko i znajomi. To była wtedy zabawa. Wystarczyła nasza wyobraźnia. Zresztą, zobaczcie sami. Palec pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka. Kto nie zdąży, sika do nocnika. Ty nie zdążyłeś. No. Ty nie zdążyłeś, bardzo mi przykro, bawimy się w chowanego, ty szukasz. Ale dlaczego niby ja szukam? Bo budka mówi prawdę. Jaka budka? Przecież oni mnie odepchnęli. Co? Kto cię odepchnął? Co? Masz na to jakiś monitoring? Masz obdukcję? Właśnie. Masz świadków? A? Masz jakieś drobne? O. Nie masz. No przecież każdy wiedział, że oni mnie odepchnęli. Ja, to jest nieuczciwe, ja się nie dam znowu robić w balona. Poza tym zawsze była ta, wyliczanka, niech wylicza. Kto? Ten na końcu. Tu na końcu nikogo nie ma. Nie, zachowuj się. Przecież do ciebie mówię, ten w tych szelkach. Do ciebie mówi, w tych szelkach. Przecież nie do niego, no przecież, to nie, co to jest w ogóle? To jest Golf dwójka. Chyba w dieslu. Ten na dieslu. Ten diesel, nie do ciebie mówię, do ciebie. Ty masz szelki w traktory. Ty wyliczasz. Trumf, trumf, trumf. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kryjesz. Wow. Ale jak... Stary. Gratuluję. Loteria. Jaka loteria? No przecież to nie była wyliczanka. A co to było, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Przecież wyliczanka się zawsze musi rymować, a to się w ogóle nie rymuje. Jak to się nie rymowało? A gdzie nie by ci się tam coś rymowało? No a pięć i sześć? Tam. Pięć, sześć. Gdzie tam jest rym? No, wiesz, to jest liczba i to jest liczba. O. No nie? Tak. Liczba, liczba. Tak. Czpa, czpa. Te same końcówki. A jak masz na przykład rym A, B, B, A, to nie ma rymu A, S. Nie, co wy mi za kiety ciśniecie? Nie. Takie coś to możecie komuś innemu sobie wciskać. Normalnie niech wylicza tak, jak zawsze jest normalna wyliczanka taka, no, normalna. Dobra, wylicz mu. Trumf, trumf, trumf. Jedzie Himer na rowerze, a Gargamel na klakierze. Himer wjechał do kryjówki, a Gargamel do gnojówki. Ej, no przecież co ty robisz? No gratuluję ci, wiesz, idziesz jak przecinak. A. Jaki przecinak? No przecinak. No przecież on tak to powiedział, że se to tak podzielił, że i tak wypadło na mnie. To na cholerę grałeś. Właśnie. Po co tracisz nasz cenny czas w ogóle, jak znasz wynik? Nie, stop. Jak już to możemy zagrać w coś uczciwego. Jakiego? Uczciwego, chyba mówię, nie? Uczciwe. Nie ma tego. Co jest uczciwe? Kamień, papier, nożyce, to jest uczciwe. Gramy, tylko na 3-4. Dobra. No. 3-4. Los tak chciał. No nie całuj mnie, ty zboczeńcu, ty.
Dobra, ja szukam, ale liczę tylko do pięciu. A woda nie umiem. Nie. Liczę. Są zasady. Nie wolno do pięciu, bo wtedy wtedy jest za mało czasu. I ostatni moment słowa nazywa się pięć. Szukam. Tobie pod tą lokatą czupryną się już wszystko poprzewracało? Mariusz, ciebie widać, na Boga. Gdzie się gapisz? No przecież cię widzę, co? Całego cię widać, od stóp do głów. Ja nie jestem Mariusz. A kto niby? Taki Michał. Kto? Taki Michał. Michał? Nazwa cię taki Michał! Coś kurwa masz! Ej! Co to było? Nie przeklinam! Bo mnie zdenerwowałeś! Nie czekaj, czym? Bo podglądywałeś! Nie podglądywałem! Podglądywałeś! Nie. No to skąd wiedziałeś, że taki Michał? A? Bo znam takiego Michała znam. Ja się go spytam. Zatkało kakao? Zobaczymy. Schował się na stodzie. Głupia zabawa. Nie wiem, ja czegoś nie kumam w tej zabawie? Te, kameleon, zlewasz się z tłumem. W tym sweterku. No coś, ty se usiadł w pierwszym rzędzie i myślisz, że cię nie widać? Gdzie ty się odwracasz, łysa pało? Do ciebie gadam. Oh no, it's some kind of misunderstanding. I'm from England and I'm looking for a job. Cool. Co? Mówi się what. What? Raz, dwa, trzy za siebie! I'm a real Englishman, don't you believe me? I know English perfect. No to pokaż. Look, this is she. This is she too. Wow. This is she tam. Look, I'm your father. Yes, I'm your father. And this is everything. Everything I do it for you. Don't you know it? Don't you know it's pumper rap? Don't you know? Znam. Yes. And there's one more thing. I like your eyes. Because your eyes are like my father's eyes. Hey, how much? What? What? You've got two beautiful gaukas. Left gauka, right gauka, enormous nose between them. Everything is perfection. Temptation and discrimination. My face is discrimination? Discrimination, exactly. And there's one more thing. I wanna earn money here in Lublin. Because I wanna be rich. Rich? Rich, yes. Raz, dwa, trzy, rich! Fuck! Fuck! Ej! Nie rich, rich. What's this? Co? Tell me now, what's this? This is a kolumna. Taki głośnik. Nie słyszysz tego oczkami ślepoto? I don't, wiesz? No. Taki głupi szuka roboty w Lublinie. Nie ma mięsie, ledwo mieszczą tu. Pękły mu plecy na dupie. Te. Ma kolejny kameleon. Gdzieś ty tam wlazł, co? Myślisz, że co? Że cię nie sięgnę? Spierdalaj, bo psem poszczuję. Ej! Wyłaź stamtąd. Słyszysz? Wyłaź. Co ty robisz? Co ty myślisz, jak masz zamknięte oczy, to cię nie widać? No Paweł, optyka się kłania, prawda? Ja ciebie nie widzę, to ty mnie też nie widzisz, chyba logiczne. Stary, masz 33 lata. Raz, dwa, trzy, głupi Sławek. Kurde! To była najlepsza kryjówka w mojej karierze chowanego. No ale grałeś dopiero drugi raz. Ej, dobra, ta zabawa robi się chora. Kończymy to. Wyłaź, Gajda. Ciebie już widziałem na samym początku. Wyłaź. Nie widzisz mnie. Widzę cię nawet. Teraz się patrzę nawet. Ja się sam ledwo widzę. Wyłaź, nie gada. To nie ja jestem. Mhm, a kto niby? Taki gościu. No to wstań, gościu. Wstań, please. No i co, cwaniaku z PKS-u? Dostałeś kiedyś gołą dupą przez pysk?
Co? Coś ty powiedział? Pomóc ci wyciągnąć ten pulowerek ze spodni? Ej, maluchy. Co tak chodzisz? Pachy sobie odparzyłeś? Ej, uważaj, ja tu jestem z kumplami. No, z kim? Z tym, co wziął z domu tylko połowę fryzury? Bierz... Co ci, mało ci fryzury? Czystą mieszanką Cocker Spaniela i Pikachu. Ej! Gdzie siadasz? Wstań jak do mnie mówisz, kultury się nie nauczyłeś? Co, masz tam jeszcze jakieś Pokemony w kieszeni? No teraz ci załatwię, to jest moja tajna broń. Oho, jest i koleś z kulu, chrześcijanin tańczy. Co ty robisz, no? Grzeję się do kapuery. Widzisz, koleś zna sztuki walki. No wstań, jak do mnie gadasz, co? O rany, będę tak wstawał, no siadam, wstawał. Co ty myślisz, że ja mam kolana z azbestu? No co? No, gościu, ty ze mną nie zaczynaj, bo ja tu jestem stąd, ja tu jestem z Lublina, czącham dzielnią. Lublin to moc, Lublin to przyszłość. Wiesz, jak jest moc i przyszłość po angielsku? Ja. Power future. Dobra! Teraz nie żyje! No. Tak? Tak. Bierz go! Tak jest! Gdzie go mam brać? No. Gdzie masz brać? No, do Zamościa! Weź! Weźmy do na... Do żadnego Zamościa! Na kilka dni do Tomaszowa, no weź. Czekaj. Dziwne, że jak teraz powiedziałeś do Tomaszowa, to na przykład mówisz, a nie ruszasz ustami, co? Bo ja jestem brzuchomówcą. No to pokaż brzuch. No pokaż. Nie mogę, bo bym musiał rozpinać body. Koleś nosi body. A co? A ty nie? Lepiej sprawdź, w co cię stara rano ubrała. Żeby się nie okazało, że ty tu jesteś w śpiochach, wiesz? Oho. Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. I poznaj Stachu po zapachu. Paweł, to już jesień, a najwyższy czas na odrobaczanie. Ja sprawdzałem, czy nie mam tu rzepa od body. Ja wiem, że ci się tam wszystko klei, ale to nie są rzepy. Dobra. No. Taki jesteś? Taki, właśnie taki jestem. Do przodu? No. No to patrz, Gajda, co Sławek ma tu pod swetrem. Pokaż, co, gdzie? Jaki głupi się wychylił, raz, dwa, trzy, Gajda. Dzięki, tak by go wytrzymałem. Wiesz, co to było? Fuck you w szuwarach. Fuck you w szuwarach z deszczem. Fuck you w szuwarach z deszczem z piorunami. Fuck you sauté. Dobra, bite gary. Ale bite co gary. Po... Dobra. Co po bite gary? Co po bite gary normalnie? Jak co po bite gary? My się dalej chcieliśmy bawić. Ale znalazł wszystkich. Bawimy się teraz coś innego. No dobra. Mam pomysł. Bawimy się, wiem co, w ciuciu babkę. O, świetny pomysł. Mhm. Co się bawimy? W ciuciu babkę. Dobra, kto jest ciuciu babką? Ale masz dzisiaj szczęście. Bez losowania na ciebie wypadło. Przecież tak mi rzecz głód... Ale no wiesz, szok. No. Jaki szok? No przecież ja przed nią szukałem. To teraz możesz pociuciać. Jesteś już rozgrzany. Sam sobie pociuciaj. Ja nie będę ciuciał. Czemu? On nie chce. No musisz, ty musisz być ciuciu babką. Ciekawe, dlaczego niby ja? No bo ty jesteś najbardziej podobny do ciuciu babki. Przecież nigdy nie widział głupku ciuciu babki. Ja widziałem. I jak wygląda? Jak ty. Wcale, że nie. Jak już to możemy zagrać... O, w to uczciwe możemy zagrać. W kamień, papier, nożyce. Dobra, a co pokażesz? Właśnie. To jest ważne w uczciwości. No, chyba ma być uczciwie, nie? Co, ty nas chcesz okłamywać? Chcesz budować nasze relacje na kłamstwie? No, jak ty sobie to wyobrażasz? No dobra, kamień pokażę. No. To jest jednak głupi. Dobra, na 3-4. Dobra. 3-4. Nożyce! Oszukałem was, nożyce tną papier. Wygrałem! Jest! Wygrałeś! Jesteś ciuciu babką! Nie ma bata. Dobry jesteś! Nie! Nie. Stop. Co? Zgodnie
z zasadami panującymi na tym podwórku. No. Ja wygrałem i ja wybieram, także ty jesteś ciuciubabką. Stary, możesz wybierać, my tu stoimy ze sobą murem i... Czym stoicie? Paweł, powiem ci, ja jedyny zawsze jakoś o ciebie dbałem, na serio. Nie dam z ciebie robić idioty. Jak my nie wybierzemy ciuciubabki, to nikt nie wybierze. Który będzie ciuciubabką? Trzeba oddzielić ziarno od mew. Co? Drzewa od plew. Co? Ogól se brew. Co ty gadasz, ty będziesz ciuciubabką? Słyszysz? Oui, oui. Przecież nie do niego mówię, do ciebie, żółciutki złotko cwaniaczku, co? Ty będziesz ciuciubabką, wybrałem ciebie. Ja nie mogę, choćbym chciał. Paweł, kurde, dla ciebie wszystko, ale... Muszę iść do domu, bo mnie mama woła. Ale co ty mi za kity ciśniesz, co? Jak ci matka woła? Jakoś nic nie słychać. Mama mnie woła. Ariusz! Ariusz, do domu! W tej chwili! O nie będę powtarzała. Co? Nie będę powtarzała. Muszę iść, bo nie będzie powtarzała. Czekaj. I co, twoją matkę słuchać aż z Bytomia? No też się dziwię. Co ona ze mną jeździ? Mamo. No dobra, to przecież to ty będziesz ciuciubabką. Kto, ja? Tak, ty. A który dzisiaj jest? Nie wiem, co za różnica. Fak, ja mam dzisiaj komunię, na razie, muszę lecieć, cześć. Co, masz o tej godzinie komunię? No, bo ja chodziłem do tego, no, do wieczorowego. Czego? Kościoła. Trzeba było się uczyć, to by się na dzienny dostał. Głupek. To ty będziesz ciuciubabką. Kto? Taekwondo, ty. Do ciebie mówię, nie? Nie mogę, bo właśnie jadę na tą komunię do Radomia, chrzestnym jestem i jeszcze muszę wziąć aviomarin w czopkach. Aviomarin? Przecież aviomarin się aplikuje do ustnie. Ale ja będę siedział tyłem do kierunku jazdy. Dobra, ty będziesz ciuciubabką. Ej, capoeira. Chrześcijanin tańczy, ty. Ej, co? Halo, ziemia. Ja nie mogę być ciuciubabką. Bo co? Bo w domu czeka na mnie chory brat, muszę się iść nim zająć. Cześć. Czekaj, cwaniaczku, co ty mi za kity ciśniesz, co? To masz jednego brata i tu stoi. Chory se wymyślił. Dlatego tak. Widzisz, rozumiesz, że jaki on jest chory, on wymaga stałej opieki. Ej, no chłopaki, co ty się jaja robisz? Ej, no chodź tu! Wracaj, ja nie będę zawsze... Nie będę! Jest po prostu... Paweł, to jego zawsze można było robić w bambuko, tak, że hej, aho. Słuchajcie, ja z Pawłem mieszkałem, przez długi czas z Pawłem mieszkałem, no nie? Mieszkaliśmy się na stacji, kiedyś siedzimy sobie w domu, nagle telefon. Odbieram telefon, a tam taki pan. Dzień dobry, nazywamy się firma Fresh and Clean, czy chciałby pan zobaczyć najnowszą prezentację naszego urządzenia sprzątającego? Ty, ja się tak rozejrzałem po dywanach. Mówię, panie, wal pan w dym, no nie? Mówię, 3 miesiące na pana czekamy. Już nas roztocza pakują i każą nam się wyprowadzać, no nie? Ty, ledwo skończyłem rozmawiać, dzwonek do drzwi, ting, odbieram, a tam jaki pan elegancki, kurczę, tutaj krawacik, śledzi, kaja, homa, rynareczka, wchodzi, każe nam siadać, rozkłada ten sprzęt, to wygląda jak Gwiezdne Wojny. Mówi tak, panowie, uważajcie, to nasz najnowszy sprzęt sprzątający. Mówi, to jest taki, tutaj nie ma żadnych worków, tutaj się nic nie kurzy, to wszystko jeszcze dodatek jonizuje, bo tutaj jest woda, to zbiera wszystkie pyłki, nic się nie kurzy. Oprócz tego ma 3 różne poziomy ssania, proszę, 1, 2, 3 nie używajcie, do dzisiaj malina mi nie schodzi. Mówi, cich, mówi. Mówi, uwaga, panowie, jest jeszcze jeden atut tego z urządzenia. Mówi, proszę bardzo, możemy odkurzać i odświeżać sobie powietrze w naszym domu. Mówi, proszę bardzo, co chcecie, róża czy mandarynka? Mówimy, wal pan oba, no nie? No to on tak... Mówi, proszę bardzo, włączam, oddychamy. No to my... Ty, jak się obudziliśmy 3 dni później, ty. Dupa tam, róża, mandarynka, normalny eter, ty. Całą chatę nam okradł. Nic nie kumaliśmy, no nie? Nawet kanapy nam ukradł te, na których siedzieliśmy. Wszystko wyniósł, wszystko, po prostu. Pieniądze, RTV, AGD, CGD, PDD. Naprawdę, tak nas wyrobił, no nie? Jeszcze najgorzej, bo mi telefon ukradł. A teraz stracić telefon to jest przerąbane. Kto jeszcze pamięta numery? Nikt nie pamięta numerów już nawet. Przecież teraz, kiedyś to były telefony, to się nie trzeba było martwić. Zresztą zobaczcie, to jest taki stary Alcatel. Taki, o kurde, nie? Ale...
Taka cegłówka. Cegłówka. No, no, no. No. Nie chyba tu. Raczej taki pustak. Nie, nie, nie tu, nie tu. Tu obok, bo tu nie łapie zasięgu. Tutaj, tutaj. Że no. Też to ludzie przy pasku nosili. No. Skocz po tamtego, to jest dopiero. A to jest taki zwykły, no co? Słuchawka, telefon, co tam wystarczyło? Parę numerów. Wąż był, także jest. Hej, aho. No i bateria tydzień trzymała, nie? A teraz? O, proszę. Androidy, no nie? Oj, czekaj, proszę. Czekaj, czekaj, bo coś mi zatkało pępek. Spokojnie, to antenka. Co to? Antenka. No to nie, no to te, dziękuję Paweł, to, teraz to, to są, zobacz, to, to, to już ma wszystko, proszę ciebie. W Facebooku, można się na fejsie posiedzieć, proszę was. Tu panel dotykowy, wejście USB, proszę was, wejście HDMI. Co HDMI? Co? Się zawiesze, będzie koniec. Co się zawiesić? No. Spokój mnie tu. Ci simloka zdejmę, to cię wszyscy będą ładować. Uważajcie, kto do was dzwoni, naprawdę. Tu 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 tu. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży. Słoneczna. Halo? Dzień dobry, firma kurierska, ale z tej strony pan Henryk Kloc. Halo? Dzień dobry, firma kurierska LSD z tej strony, pan Henry Kloc. Klocek. Dzień dobry, firma kurierska LSD z tej strony. Panie Henryku, dzwonię w sprawie przesyłki, którą dla pana mamy. Dla mnie? No tak, dla pana mamy. Przecież mówię wyraźnie. Proszę pana, informuję pana, że nasza rozmowa jest nagrywana i jeśli okaże się, że jest pan durniem, na pewno umieścimy to w internecie. Ponadto informuję, że aby nasza rozmowa mogła być kontynuowana, musi pan pozytywnie przejść proces weryfikacji danych osobowych. Jest pan gotowy? Tak. Zatem zaczynamy. Dzień dobry, firma kurierska LSD z tej strony. Panie Henryku, proszę podać drugą literę swojego imienia. Bardzo dobrze panu idzie. Teraz proszę podać drugą literę jakiegokolwiek imienia. K. Jakie imię ma drugą literę K? Agnieszka. No tak, mój błąd. A na sam koniec proszę powiedzieć, jaka jest stolica Mołdawii? Nie wiem, nie powiem panu, nie znam. Zagrzeb. Sam se Zagrzeb. Nie, 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 stolica Mołdawii, Zagrzeb. Telefon podpowiada mi, że stolica Mołdawii to Zagrzeb. To co to jest za telefon? Ja jestem smartfonem. Taki smartfon z krótką anteną. W zasadzie ma antenę wbudowaną. A pana telefon to smartfon? Bardziej taki kulfon. Że panie Henryku, jako że dzwonię w sprawie przesyłki, którą dla pana mamy, proszę dać do telefonu mamę. Tylko że mamy nie ma teraz. No to go. Na szczęście nasza rozmowa w tym momencie musi zostać. Momencik, zauważyłem, że mama wchodzi do domu. Mamo, telefon, tak już idę, halo? 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Firma kurierska LSD z tej strony, czy to pana mama? Tak, to moja mama. Proszę panią, dzwonię w sprawie przesyłki, którą dla pani mamy. Tak. Informuję, że nasza rozmowa jest nagrywana i tam pierdu, pierdu, bla, bla, bla. Słucham? Bla, 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 pierdu, pierdu, formułka, formułka. A tak, rozumiem. Mhm. Ponadto informuję, że aby nasza rozmowa mogła być kontynuowana, musi pani pozytywnie przejść proces weryfikacji danych osobowych. Jest pani gotowa? Tak. Zatem zaczynamy proces weryfikacji danych osobowych. Dzień dobry, firma kurierska LSD z tej strony. Proszę panią, proszę powiedzieć, co powstanie z połączenia muszli i tronu? Stracz. Bardzo dobrze, a teraz proszę dać do telefonu syna. Halo? Dzień dobry, firma kurierska, ale z tej strony pan Henryk Kloc? Klocek. Jak? Klocek. A serio? No tak, Henryk Klocek. Pana ojciec zrobił klocka i dał mu na imię Henryk? Teodor! Co? Wiesz, jak się nazywa koleś, z którym gadam? Dawaj! A Klocek! Klocek? No, Klocek! To powiedz, że mogę go mówić z niezłą dupą. No co, jak co, ale na pewno nie można o panu powiedzieć, że ma pan rzadkie nazwisko. A przepraszam, pan jak ma na nazwisko? Wiercipała. Co się panu robi? Wiercipała, tak mam na nazwisko. To może pan sobie niech szybko zmieni slipy na bokserki i wtedy jakoś tak będzie bardziej...
Panie Henryku, dzwonię w sprawie przesyłki, którą dla pana mamy. Tak? Informuję, że w ciągu pół godziny odwiedzi pana nasz kurier, a ja teraz poproszę pana o przygotowanie czegoś do pisania i podam panu bardzo ważny numer przesyłki, który dla pana mamy. Jest pan gotowy? Ma pan coś do pisania? Tak. Sprawdził pan, czy długopis pisze? Tak, pisze. Mówi się, jest napisany. Aha. Uwaga, jest pełna gotowość? Tak. Poślady zwarte? Tak, zwarte. Podaję bardzo ważny numer przesyłki. 7. Dziękuję. Ty, Matole, to nie żaden Zagrzeb jest stolicą Mołdawii, tylko Kiszyniów. A to, co ty masz w grany, to nie jest Android, tylko Andropauza. Co, Kiszyniów? Nie ma czegoś takiego jak Kiszyniów? Jak to nie jest prawdziwe? Co wy robicie? Co, ile ty masz lat, chłopie? Pół roku do końca umowy. Cię wystawię na Allegro, zobaczysz. Cię kupię jakiś spocony grubas z łuszczycą, z łapami będzie dotykał po panelu. Wiesz, gdzie będzie dotykał? Tu nie. Się zachowuj. Tu. Bocztynek. Tu. Znalazłam go na plaży. Halo? Dzień dobry, firma kurierska. Ale z tej strony nie przeszkadzam? Nie, i tak byłem pod telefonem. Pan Henryk Kloc? Klocek. Wiem, droczę się. Panie Duplo, dzwonię w sprawie przesyłki, którą dla pana mamy. Tak? Otóż informuję, że nastąpiło fatalne nieporozumienie. Jak to? Podałem panu zły numer przesyłki. No i co teraz? Po pierwsze, proszę przestać panikować. Troszeczkę pan namieszał. Może pan czuć lekką frustrację, ale nie stało się nic, czego nie dałoby się odkręcić. Ja pana teraz poproszę o przygotowanie czegoś do pisania i podam panu prawidłowy tym razem numer przesyłki, który dla pana mamy. Jest pan gotowy? Ma pan coś do pisania? Tym razem postaram się zapamiętać ten numer. Lepiej niech pan od razu przygotuje coś do pisania, bo to każdy myśli, że zapamięta, później nie zapamiętuje, tak. Trzeba powtarzać, a przecież sytuacja jest prosta. Jesteśmy gotowi? Tak. Poślady zwarte? Zwarte. Zatem... Podaję prawidłowy numer przesyłki 12 łamane przez HUJ 1548. Momencik, stop. Panie Wiercipała, gdyby pan mógł jeszcze raz podyktować mi ten numer, bo ja próbowałem przycwaniaczyć, nie przygotowałem niczego do pisania, no i teraz widzi pan, na szczęście ja się tego domyśliłem i podałem panu zły numer przesyłki. Aha. A teraz proszę przygotować sobie coś do pisania, a ja panu podam prawidłowy numer przesyłki, który dla pana mamy. Jest pan gotowy? Ma pan coś do pisania? Tak. Sprawdził pan, czy długopis jest napisany? Tak, oraz pisze. Podaję prawidłowy numer przesyłki 3. I co, i to jest cały numer? Tak. Chce pan po drodze coś z McDonalda? Tak, poproszę zestaw Happy Meal. To proszę sobie samemu podjechać, bo nasz kurier tamtędy nie jedzie. Dziękuję. Dziękuję. Aplauz. Także tego są jaja, po angielsku dżadża. Nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę, bo widzę, że nie, że wystarczy zamienić dosłownie kilka liter i ze słowa Lublin robi się słowo Birmingham. Kwestia wyobraźni. I do tej wyobraźni teraz chcielibyśmy się odwołać, ponieważ następny sketch będzie o schronisku w górach. Co ty masz, świnkę? Będzie o schronisku w górach, bo my kiedyś byliśmy w górach. Tarnowskich górach. Jest niedaleko Tarnowa. I w tym schronisku, jak chodziliśmy po górach, to była zima, grudzień, noc, a ty łazisz, non-stop łazisz, tam i z powrotem łazisz. Takie ważne nagrania ta łazi. Kibol. Pewnie do kibla. I byliśmy w tych górach i było ciemno i grudzień i zimno i noc, a my tylko w samych sandałach. Więc nie mogliśmy za długo wędrować i nagle się zgubiliśmy. I sytuacja była na tyle dramatyczna, że gdyby nie to, że znaleźliśmy drogę, to byśmy się całkiem zgubili. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Maestro? Spotkamy się kiedyś w schronisku, wkoło będą ludzie z okolic Lublina. Ale nie da się ukryć, że i ktoś
Zćmiłowa się znajdzie, ale kto teraz do tego ci się przyzna? No bo jak to powiedzieć w towarzystwie, że pochodzę z Ćmiłowa? Ach, ach, jak cudownie, uwielbiam góry. Oh, Boże, te cudowne krajobrazy, ta przepiękna natura i tylko ja na szlaku. Raz szlak mnie trafił. O Boże, cudowna historia. Najbardziej uwielbiam po takiej wędrówce odpocząć w schronisku, przy ciepłej herbatce i przy rozpalonym kominku. Ostatni raz byłam w schronisku, jak oddawałam swoje psy i koty. No. Słucham? No co, miałam potopić? No nie, nie wolno, tak się przecież nie robi. Boże, 2 tygodnie sama w górach. Czuję się taka dzika. Hej, hej. Conchita. Bartosz. Bartosz. Hej Bartosz, z kim masz pokój? Statkiem. Masz pokój ze statkiem? To i może u mnie byś rzucił kotwicę? Nie, nie, dziękuję, postoję, bo chyba się jednak ciebie troszeczkę boję. Bój się, bój, ale stój, stój. Przepraszam, to biust czy przepuklina? To moje push-upy. Tak. Ta. Nie wiesz, co tracisz. O, hej! Hej! Co tam masz? Gorący kubek. Mm. Pachnie pieczarkowo, mam rację? No co ty? Nie, nie. To po prostu gorący kubek. Rozgrzewam go w dłoniach, żeby potem móc sobie nagrzewać pod pachy. Jaki ty pomysłowy. Może masz też pomysł na mnie? Psst, psst. Słucham? Z kim masz pokój? Słucham? Z kim masz pokój? Przepraszam, ja nie słyszę. Nie słyszysz, czy nie chcesz słyszeć? Nie, nie, ja naprawdę nie słyszę od urodzenia. Naprawdę. Tak w godzinę po moich narodzinach, kiedy lekarz mnie obmył z tych wszystkich śluzów i tak puścił mnie i mówił: biegnij, Paweł, do matki. Ja mówię: dzięki, doktorze, biegnę. I tak biegłem, biegłem, biegłem i nagle bum! Nadepłem na grabie. Od tamtej pory nie słyszę. Straszne. Teraz jak przychodzę obok matki, ona woła: Paweł, Paweł, a ja nic. Przechodzę obok, obojętny, głuchy jak pień. To może niech ona woła do ciebie: pień, pień. Przecież jesteś głupi jak pień. Głuchy jak pień. Głupi. Udam, że tego nie słyszałem. No nic. Spróbuję na śpiocha. Hej, hej, strudzony wędrowcze. Co tak śpisz, taka wczesna pora? Chodź, pośpiewam jeszcze szanty, jak to w górach. Nie, sorry, ja jestem dzisiaj towarzysko wyjęty, bo mam jutro bardzo ciężki dzień. Co się dzieje? Wchodzę na 3 korony, babią, baranią, śniadry, Tatry, Mamrę, Apalachy i Amerykę Południową. Jak starczy czasu, to na drabinę wlezę. Se wezmę coś z Pawlacza. Ja bym wlazła na byle co. Wejdź se na grabie. Przepraszam, możecie sobie nie robić jaj z mojej tragedii rodzinnej? A ty tam głuchy co podsłuchujesz? A bo mi się o ucho obiło. No to będę, musisz mieć, kolego, niezły bieżnik w sandałach, skoro tak dużo wędrujesz po górach. Tak, mam specjalne sandały do chodzenia po górach i jeziorach. Wow. A skąd? Z szafki. O, czytałem o tym, to jest w tym. W przedpokoju. Dokładnie, w przedpokoju. A z kim masz, bąblu, przedpokój? Z sandałami. Sobie mieszkamy we trójkę. A ty, głuchy, na co jutro wchodzisz? Słucham? No wiem, że słuchasz. Znaczy... Na co wchodzisz jutro? Ja jutro zdobywam K2.
To się idzie przez chatkę Żaka? Nie wiem, ale pójdę przez Krupówki, bo chciałbym mieć zdjęcie z niedźwiedziem. O nie! Moi drodzy, w tym schronisku nie wolno mówić tego słowa. Jakiego, niedźwiedź? No pewnie, że niedźwiedź. Co, foka? Ale co złego w niedźwiedziu? Nieważne, co jest złego, po prostu nie mów niedźwiedź i wszystko będzie dobrze. A, ale przepraszam, jaki? Polarny czy brunatny? Co? Niedźwiedź. Nie mów. Nieważne jaki, za każdym razem jak ktoś mówi niedźwiedź, to jego to boli. Za każdym razem niedźwiedź rana, niedźwiedź rana, niedźwiedź rana. Nie potraficie tego pojąć, sadyści. A wyście się uparli i ciągle tylko ten niedźwiedź, niedźwiedź, niedźwiedź. Wiesz, proszę. Widzicie go? Kogo? A misia Gogo. Wow, jak ty to zrobiłeś? Chodakowska. Tego pod tym kapeluszem. To nie jest grzyb, to jest Leszek. Piesek Leszek? Nie, człowiek Leszek. Jakby to był piesek, to by mu się kolana w drugą stronę zginały przecież. Aha, no jak głupi. A z kim on ma pokój? Kobieto! Kobieto, to jest Leszek! Jego pokojem jest cały las. Cały. Tak. Cały? Tak, cały, bo Leszek jako jedyny człowiek na świecie jest do tego stopnia zespolony z naturą, że przyjaźnił się z niedźwiedziem. Jeju. Tak. Razem segregowali igliwie i dokarmiali mszyce. Jaki kochany. Ale to pewnego dnia się skończyło. Czemu? Bo do lasu wkroczyli Gruzini. Kto? Gruzini. Tacy cyganie tylko u ruskich. Tak. I owi Gruzini wyrżnęli wszystkie drzewa. Nie. Zamordowali wszystkie zwierzęta. A niedźwiedzia brutalnie zgwałcili. Jest. Szczęśliwe zakończenie. Jakie szczęśliwe zakończenie, kobieto! Niedźwiedź nieboga z rozpaczy powiesił się. Na śmierć? Na suchej gałęzi. Dla pewności później podciął sobie jeszcze żyły i zadzwonił po palo, żeby przyjechały i go spisały. Tylko jak człowiek może brutalnie zgwałcić niedźwiedzia? Ja tego nie pojmuję. To nie był człowiek! A kto? To byli Gruzini. Dobra, z kim Gruzini mają pokój? Popoż. Już ja się z nimi porachuję. Tuż nie rachuj, tylko lepiej się popraw i idź jakoś go pociesz. Jesteś jedyną kobietą w tym schronisku. Idź jakimś powabnym krokiem. Conchita, mam wrażenie, że fryzura wpierdala ci głowę. Końskie zaloty. Koński wygląd, końskie zaloty. Leszku, Leszku, jak Leszek ma na imię? Leszek. Cudownie. Zagadanie. Leszku, twoja historia jest niesamowita. Jak Leszek chce, ja Leszkiem się zaopiekuję. Ja Leszka wezmę za rękę i poprowadzę przez... Co się stało? Leszku, Leszku. Leszek nie ma ręki. Nie, ja... Ja mam rękę, ale nie lubię się nią chwalić. Jaki skromny. Wow. Posłuchajcie mnie. Czy wy naprawdę chcecie poznać moją historię? Tak, tak, ja tak, znam, tak. Ja znam. Do ciebie nie mówię, mule bagienny. Dzięcio! Dzięcio, słyszycie? Co? Dzięcio stuka. Rzeczywiście. Lecę. Może i mnie puknie. Co? Czyli to była ta słynna wokalistka? Kora? Nie. Ona jest chora. Chora ta kora? A dzięcioł się chorej nie chwyci przecież. To czy... może to była kozidrak. Jeśli chcecie poznać moją historię, otwórzcie śpiewnik na 75. stronie. Na której? Na 13. Znajdź najpierw 11, patrz. A później wystarczy dwie do przodu i masz. 13. Ja tak zawsze szukam, nie trzeba tyle liczyć. Wow, ale skróty. Leszku, ale to są same te gołe baby. Ha, tak, bo to jest śpiewnik samotnego wędrowca. Jeszcze taki nieposklejany jeszcze. Jeśli się wam nie podoba, dajcie na stronę 37. Analogowo, 35 i... I dwie do przodu, tak? Tak, to zawsze działa. 37. No, widziałem na Discovery Science.
Leszku, ale tu jest PIT. Jaki PIT? PIT 37N. A co oznacza N? PIT 37N to PIT do wspólnego rozliczenia się z niedźwiedziem. A nie, nie, nie. Fiskusa sobie odpuśćcie i dajcie na stronę 97. A daj najpierw 99. I co, do tyłu? Gdzie do tyłu? Do przodu. Wow! Szok. Incredible. A, o, o. A, i, o, a, Leszku, co to jest? Tego nie rozumiemy. Czy to jest jakiś kod? Tak, bo ten kod to enigma. To zaszyfrowana historia moja i niedźwiedzia. Jeśli chcecie ją pojąć, musicie zanucić razem ze mną. Ale co? A to. Aja, ha, 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 ja, mruczcie tą melodię i wsłuchajcie się w me słowa. Człowiek, niedźwiedź, jedno ciało. Kij do dziupli chodzi śmiało. Wierzba płacze, żywica się leje, a Gruzin stoi i się śmieje. Aja. Leszku, ale gdzie tej historii puenta? Twoja stara jest w pasie zgięta. Naprawdę, cudownie. No. Szanowni Państwo, drogie nietoperze, mówią o nas, że jesteśmy pijacy. Znaczy, nie my, wy. Społeczeństwo, prawda? Nie wiem, czy wiecie, dawno temu w Unii Europejskiej była taka ankieta, dawno temu, że w poszczególnych krajach, poszczególnych mieszkańców poszczególnych tych krajów pytano o jedną i tą samą rzecz. Ile to jest 10 razy 100 gram? Wszędzie kilogram, w Polsce litr. No nie. No, potrafimy wypić, słuchajcie, potrafimy wypić. Słuchajcie, jeszcze, jak to mówią, alkohol jest dla ludzi. Tylko jak mawiała też moja mama, co za dużo, to i świnia nie zeżry. No nie? Prawda. Jak się siedzi i pije, to jest jeszcze luz. Najgorzej, jak się wstanie. Oho. Oswalce! Poproszę pojedynczo. Pojedynczo. Pan wychodzi, a pan zostaje. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan jest sprzedawcą? Co? Oczywiście, a kont menadżer uczy się. To ja przyszedłem po zakupy. Fantastycznie pan trafił, bo akurat mam. To poproszę tak zakupy. No i tu mnie pan zaskoczył. Krótki kaszel. Za ile? A za 500? Fantastycznie pan trafił, bo akurat mam. Oho. Jeśli niezapowiedziany umówiony nalot. Miałeś być jutro. A co to jest? To jest, proszę pana, froterka. A jaka froterka? Sierżant froterka. No, a co on tutaj robi? Węszy, proszę pana. Węszy. Szuka koksu, miał u węgla, cokolwiek, co grzeje. A co to jest? Gdzie? No, tu na ziemi. A to jest limonolerum. Nie pytam o limonolerum, tylko o co? Patrz, to
wiem, co kładłem z limolelu. Nie pomaluję! Dzień dobry, sanepid. O kurwa. Co ty powiedziałeś? Przepraszam. Sanepid! Sam nie pij, a nie mi wyjdzie. Sanepid, człowieku, sanepid, rozumiesz? A to przepraszam, tu się umyję. Ja pierdzielę, mam przerąbane normalnie sanepid, a ja nie mam fartucha. Fartucha to pana najmniejszy problem. Proszę mi powiedzieć, co w sklepie spożywczym robi pies? To nie pies, to suka. Znaczy, przyjechała suką macieczkę i chowa się przed innymi psami. Nuka, nie. Nuka. Nie nuka, tylko suka. Tak. Proszę w tym momencie odejść od stanowisk pracy i przygotować te książeczki. A co to jest biblioteka? Skąd ja panu wezmę książeczki? To mogą być flaszeczki. A, flaszeczki, to inna rozmowa, już pędzę. Gdzie? Gdzie pędzi? Pędzę w piwnicy. A, okej. Okay. Tylko cicho, bo suka jest taki pies na wódę. O, mi nawet drożdże cycka. Spokojnie, niech pan pędzi, ja tutaj kontroluję sytuację. Tu będę patrzył, tu się rozejrzę, tu. Proszę się rozejrzeć, a ja zaraz zwracam. Albo nie. Wow. Przechyluj. Sabaka, chowaj ogon, bo ci orzeł narobi na ptaka i będą jaja. Czyż? Coś, baśność? Nie mam czasu. Czy jest to auto zaoborkowane na rondzie? Marka? Volkswagen Volvo. Nie. A jaka jest racja? Biało-czarna, debilu. Marka? Volkswagen Volvo. No to mówię, że marka, nie? Marek, musisz auto przestawić, bo się suka pieni. Marek, gdzie ty idziesz? Panie Marek, do mnie proszę. No, na chwilę po papiery byłem, nie będę jeździł bez papierów jak ciula. Marek jest odpowiedzialny. Co auto, panie Marek, na rondzie tam stoi mi? Bo na chwilę jak jechałem, nagle miałem podstał. Ktoś do pana strzelał? Nie, żem się puszczał. Musiałem na chwilę do sklepu po ceratę, bo wilgoć podchodzi. Słucham. Nie chciałbym, żeby się wdarł grzyb. Także w tym momencie... Ej, co ty robisz? Zwracam honor i... Jadę, jest fajna pogoda, to jadę, biorę żonę, dzieciaki, jedziemy na basen. Dzień dobry, panowie. Bardzo przepraszam, że przerywam tą wielce tutaj, jak gdyby troszeczkę, prawda, ożartą dysputę, ale jest pewnego rodzaju sprawa. Otóż brakuje mi 97 zł do piwka. Pomożecie? Do roboty gnają! A nie 90. Ja o 6 rano wstaję, żeby tak o 8 wyglądać, a ty 90, ty bydlaku. Dobrze, pogoń, hama. 97 zł. Jak ja bym miał 97 zł, bym se życie ułożył.
w Lublinie, człowieku. A ty zakupy nie zapłaciłeś. Ty się jakaś byta Jaworowicz. Tam musi mieć banie dopiero, ale ja serio. Ja, dobra, ja cię znajdę, złodzieju. To jest sprawa dla reportera. Wow, jak ona chodzi, ej. Ja się nie dziwię, że ona tyle pije. Ja, halo, policja, złodziej! Co, złodziej? Dawaj gnoja, dawaj! Korki wam strzeliły. Strasznie ciemno. Cicho? Macie korki wam strzeliły. Wojsko! Policja przejmuje ten teren. A gdzie są moje tancerki? Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się bał. Nabój panu spadł na podłogę. Wojsko, żebyś gęba nie spadła. Ciulu. Myślisz, że myślisz... Nie ruszaj się! Jesteście przeze mnie otoczeni? Co? Ha, 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 ha! Co? O, no co? Do ciebie mówię, nie? Co, taka jesteś mądra? Myślisz, że tam siedzisz, to moje kule cię nie sięgną? Cisza! Nie taka, no chodź tu! Myślisz, że baby nie strzelę? No chodź tu! Taka, no... Wifarafa, wiesz, ta jestem? Jestem władza, patrz, a nie śmiertelny! No i co? Myślisz, że... Leżeczkowa! Dobra, dzisiaj załatwię się na odległość. Bo mi się amunicja skończyła. Okej, dzwonię na opoły. Halo? 07. Nie zgłoś się, kupcie mi 07, ma policja! Brawo! Brawo! Artysta schodzi ze sceny! Rampa, ra, 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 głośniej! Rampa, ra, 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 rampa, ra. Gnoju, chodź to! Taki jesteś, mi farafa? No chodź to! Coś ten Paweł ma dzisiaj... Co nie to zejście? Dobra, ile tam? Ilu was jest, chyba? Ilu? Gówno, prawda, jest? Paweł, zostaw, to są zwykłe Haribo. Coś ten Paweł ma dzisiaj muchy w nosie. A, ten. Fajnie, że jesteście na naszej realizacji DVD. Po naszym występie będzie można kupić już to DVD. Od razu. Będzie, co tam jeszcze? Będzie można kupić nasze koszulki, które mamy na sobie teraz. To tam. O, bo nasze koszulki jeszcze dochodzą. Co tam jeszcze mamy do popchania? Mamy Renault Megane z 2008 roku. Kombi w automacie. Jak ktoś to kupi, to automatycznie będzie miał przejebane. Wiem, bo to mój samochód. Dobrze. Przechodząc dalej. Nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę, bo widzę, że nie, że jakby tak wziąć, wszystkie zapałki wyprodukowane jednego dnia w zakładach w Czechowicach, Dziedzicach, bo zakłady w Czechowicach, Dziedzicach są największym producentem zapałek w Czechowicach, Dziedzicach. Nie ma większego. I jakby tak wziąć te wszystkie zapałki z tego jednego dnia na taką jedną kupę, na taki plac i jakby to zapalić, to płomień z tego
byłby tak duży, żeby musiał być przy tym strażak. No za pierwszym razem mnie to rozjebało, ale... Okay. Hello, Lublin, yeah? Yeah, stop. Stop, man. Yeah. Hey, stop. Another one more time, yeah? You have a last chance, Lublin, yeah? Last chance. Okay, another one more time. You go into the kulisse. Where? Into the kulisse. From the Shankas Mishami. Go. Okay? Listen, man, Lublin. You have a last chance. When I go in the stage, and I say yeah, you say yeah, yeah? What's the fucking laughing? What? You have a last chance. I say yeah, you say motherfucker yeah, yeah? And I wanna hear a scream, yeah. You know what is a scream? You know, baby? This is a scream! I like you. Okay, you have a last chance. Okay. Where's my horse? Where's my fucking... Never mind. Okay, what is motherfucker people, motherfuckers? This is motherfucking people, Lublin, yeah? Oh. What? Cool? Oh, okay. Hello, Lublin, yeah? Yeah! Say yeah! Yeah! Say yeah! Yeah! I like you, Lublin, yeah! Ej, a wiecie, co robi raper rano, jak wstanie? What? Yeah. Yeah! Ej, Yeah! Thank you! A wiecie, dlaczego raperzy noszą tak czapkę nisko? Dlaczego? No nie wiem, to ja się pytam, bo to jest bez sensu. Thank you. I like you, Lublin. I like you, and I like you, and I'll... Oh, baby. Oh, motherfuckers. I like you. You and Oh, whoa. Sorry. And I like you, baby. Yeah, baby. Hey. Look at this. Hey, baby. This is my biceps. Yeah. This is my triceps. And where's my head? Where's my fucking head? Whoa. Yeah, I like you. One moment, please. Motherfucker, dude. Okay, come on, kiss me. Come on, kiss me. One moment, but pizza. Never mind. Come on, kiss me. One kiss. No? Maybe later. Okay. Okay, I like you, Lublin. Yeah. Yeah. Yeah, this is my people, yeah. Shut up, motherfuckers! Yeah. I like you, yeah. Listen to me, Lublin. Listen to me, yeah? This night is a special night, yeah? Yeah! This night is the best night on the world, yeah? Yeah! This night is good night, yeah? Yeah! Good night, thank you! Thank you, I love you, yeah, thank you. Okay, I'm joking. I'm motherfucking joking. Yeah. I'm still here now. Yeah. I'm not go over there. Yeah. Because I'm funny guy. Yeah. Thank you, sir. Yeah, motherfuckers. Never mind. Shut up. I like Lublin, yeah? Because I'm born here in this city. I'm born here in Lublin. My mother born here in Lublin. My father was born here in Lublin. My grandfather was born in Lublin. My babcha born in Lublin. Yeah, and my horse.
Boring pchim. What is motherfucker pchim? Never mind. Okay. Pchim swędem. Jest takie powiedzenie. Pchim, yeah, yeah. I know. I like powiedzenie, yeah. Yeah, yeah, never mind. And I live in Lublin, yeah. Ba 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 la 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 Nigga? Yeah, I was a nigga, baby. I have a black skin. I play with basketball. Smoke the matches. Right? And I have a long, right, baby? I have a long, 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 long socks, yeah? Shut up! Never mind. And now I live in Alabama. When I was a fucking big star here, I'm playing with my banjo and singing the song. Never mind. Okay. Where's my church? Where's my fucking church? Hey? What? Hey? What? Indian boy, this is my fucking church. Ah, sorry, bo ja niewierzący. Yeah. I must sit my ass on the church, yeah? It's not church, it's a chair. A chair. A chair. A chair stretcher! Okay. Listen, man, Lublin. In Alabama, I'm a fucking big star, yeah. I'm singing the song with my band. This is my band. Yeah. This is my guy. Guten Abend. This is my gay. Oh, no, I'm not. No. No. This is called Brian. Brian, yeah? No, Brian. Coś czuję, że tym mikrofonem można coś napompować. Yeah, Brian. Look at this, Brian. Yeah, you like the coś, nie? Yeah. We love Brian. And Brian love ass. Ass, never mind, this is the same meme. Okay? Hey, Brian. Yeah? Give me my cable into my banjo. Okay. Brian! Whoa! That is funny. Oh, Brian. What do you do? Zapomniałem o swoim cable. You have a long cable, Brian. Yeah, very long cable. You like cable, eh? Yeah. Cable too, cable town, yeah. Look at this, Brian. And look at this. I'm push cable, Brian, into the outfit. Me too. Może się spotkacie w połowie drogi. Yeah. Brian like outfit, yeah, Brian? Never mind. Okay. Where is my dancing queen? Hey, dancing queen. I'm coming. And this is my dancing queen, yeah? Hello. Czemu ja mam męski mikrofon? What? Mam męski mikrofon, jest napisane on. Yeah, this is a woman. Never mind. Okay. In Alabama, I am singing the song. Love song. Yeah. Because when I sing the song, the woman crying, people and dying, and I am Brian. And this is, this is Brian. Yeah. Love. Never mind. Okay, I'm singing the song. This song name, the school. Scooby Dooby Doo. Not Scooby Dooby Doo. What's the fucking Scooby Dooby Doo? No. And shut up, you. And Scooby Dooby Doo. All of you, fuck you. W którym to było odcinku? Six. W
trzecim. 1, 2, 6, 4, 5, 3. This song not Scooby-Dooby-Doo. This song named this Christmas time. Not Christmas time. Hey, give my banjo. Sorry, Gregory. Hey, son. Yes, father. What is your name? My name is Kevin Samfdomo. What? Manklunklej Klunklin. Mogłeś go nie poznać, bo trochę zarósł. No bo byłem sam w domu. Shut up, baklaklaklaklak! Shut up! Byś musiał sobie zamontować tam jakąś rynnę chyba, Paweł. Albo okap. Shut up, makliklukla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 
You know? I have a gift, present for you in my pocket. Can I? Yes. Look. Oh, yeah. What is fucking this? For you. I have a present for you. Well, maybe later, never mind. Okay, take my banjo. And this song not Scooby Dooby Doo and Christmas time. This song name the school Wychodzę tutaj, robię z siebie idiotę. Nie musisz nikogo z siebie robić. Po prostu bądź. Tu bądź. Jeszcze gadam po angielsku, przecież ja nawet nie znam angielskiego. Według mnie się nikt nie kapnął. A ja to się nawet sporo nauczyłem. To jest bez sensu, nie? Twój pomysł. Idź i udawaj kogoś innego, to ci pomoże, nie? No tak, to jest udowodnione, że pomaga udawanie kogoś innego, pomaga zapomnieć o trudnych problemach z przeszłości. Jakoś mi nie pomogło, co? Znaczy, nie. Bo ja ci tłumaczyłem to od początku, to nie jest twoja wina, tylko to jest jej wina. Wina zawsze jest po obu stronach, tak? Zawsze jest jej wina. Czemu się mówi ojej? Nie mówi się ojego, jak się coś stanie, tylko ojej. Wina zawsze jest po obu stronach. Zresztą powiedz mu, Bartek, to mu powiedz, no. Wina zawsze jest po obu stronach. O. Po stronie żony i po stronie teściowej. Przecież nie o taką winę mi chodzi, o takie to dwie ja strony. Nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, bo państwo nie wiedzą, nietoperze, o co chodzi. To nie są nietoperze, już ci mówiłem, tak? Suck jest suck. Jak ona ma na imię, ta co ci to zrobiła? Danutka. Danutka. Danutka, żeby ona nutki rozdawała. Dadupka. Ej. Hamuj, dobra? Jej to powiedz. I ty, Brutus, jeszcze przeciwko mnie, tak? Co? Ty, tak? Przecież dobrze wiesz, jakie między nami były zagmatwane i skomplikowane stosunki. Między wami tak, ale pół Tarnowa był zadowolony. A Lubartów jaki szczęśliwy? Nigdy jej za rękę nie złapał, co? Za rękę nie. Krążyła legenda, że potrafiła obsłużyć więcej ludzi niż bramki na A1. No. I się nie korkowała. Nie korkowała. Jak ktoś ma rysoraka, to się nie korkuje. Ja mam wiatol. Dobra, szanowni państwo, drogie nietoperze, teraz będzie piosenka. Jak chcecie, publiczność klaszcze, a Danuta stenka. Cze. Jeszcze raz, co robi? No przecież się nie wałęsa, nie? Znaczy, taki początek sobie wymyśliłem, ale nie będę się przy nim upierał. Ładny. Chodzą słuchy, że ładny. Wow.
widzisz. Powiedziała mi, nakryję ci do stołu, lecz rosół tam nie będzie. Poznasz smak mego żywiołu, jakim miłość jest. Miłość jest wszędzie, wszędzie. Szybka miłość, trufa swój dominuje, podniebienia ludziom psuje. A ja chcę tobą delektować się i smakować. Choć czasem się nie trawimy, naszych słów gorzki smak zaboli. Potrawę naszą przepieprzy i potrawę naszą przesoli. I skaczemy do oczu swych, lecz miast solą w nich być. Wpadamy w nie i zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się w sobie. I zatapiamy się, zatapiamy się, zatapiamy się, jak ludzki w rosole. Bo najpiękniejszy jest na świecie smak miłości. Nigdy się nią nie przeje żadnej otyłości. Bo najpiękniejszy jest na świecie smak radości. Z miłości, która ucztą. Cześć. Słuchaj, czy jest tu jakaś Danutka? Danutka dobra dla Ziutka? Jest? Kto to jest? Jak to kto? Ziutek! Specjalista od Danutek! Ej, te. Ziutek, to jest specjalista. A? Ciągnij się stąd, dobra? Nie ma liny. Pal gumę, nie wiem, spadaj stąd. Nie ma gumy. Bu, spaduwa. Masz coś na szyi. A co? Ryj. Punkt dla mnie. Na razie, cześć wieśniaki. Twój ryj, twój punkt. Mój dzień, moja woda. Kto to był? To był jego brat. Pierwszy raz w życiu widziałem tego człowieka. Wywalamy, wiem. Ale ładne. Ale chodzą słuchy, że ładne. Lecz nagle okazało się, że gotowanie stało się twoją pasją. No i spoko, niech jest. Ale ty do mnie, że twój talent kulinarny przy mnie się marnuje. Że nie przejadam tego, że jedzenie ci się psuje. Więc idę do kuchni, zaglądam do lodówki, patrzę, ona pusta. I myślę sobie, o jakim ty jedzeniu do mnie mówisz. Kochanie, o czym ty do mnie mówisz? I wtedy walnęło mnie w łeb i się orientuję, że za moimi plecami połowa Lublina u ciebie się stołuje. Sprawa nam się cholernie komplikuje. I przypomniałem sobie słowa twoje, gdy wychodziłaś wieczorem, a ja zapytałem: Kochanie, dokąd idziesz? A ty mi na to, że catering muszę zrobić, jedzenie to wozić, no. Zupa dupa, wszystko ci się pieprzy. I no to zupa dupa, wszystko ci się pieprzy. Bo najpiękniejszy jest na świecie smak miłości. Jeden warunek, ty i ona, żadnych gości. Bo najpiękniejszy jest na świecie smak radości. Z miłości, która ucztą jest. O ja baba. Nie ostrzegłeś mnie, dlaczego nic nie mówiłeś? Naiwny byłeś, sam się nie domyśliłeś. Ruskie pierogi to przecież był Iwan Srogi. Kotlet paryski to Gerard było. W dodatku niski. A ze stadionu pamiętasz tego dupka? No. Przecież to była szybka chińska zupka. Nie. A po węgiersku placek to po prostu Arcek. Rywa po grecku, lecz mówił po niemiecku. To Hans był wąsik, co lubił ją przekąsić. To Hans był wąsik, co lubił ją przekąsić. O nie. Bo najpiękniejszy.
świecie smak miłości. Jeden warunek, ty i ona, żadnych gości. Bo najpiękniejszy jest na świecie smak radości. Z miłości, która ucztą jest. Bo najpiękniejszy jest na świecie smak miłości. Jeden warunek, ty i ona, żadnych gości. Bo najpiękniejszy jest na świecie smak radości. Z miłości, która uczą jest. O ja babam bam, ja babam babam birum babam bam. O ja babirum babam bam, birum babam bam, birum babam bam. O ja babam bam. Thank you! Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Życzymy wam tej miłości, życzymy wam tolerancji, w ogóle podejścia fajnego do życia. Wszystkiego dobrego. Kabaret Łowcy.b. Dzięki wielkie, że byliście. Say yeah! Yeah! Say yeah! Yeah! Say yeah! Yeah! Dzięki Lublin. Łowcy.b. Thank you! Dzięki! Słuchajcie, to jest zawsze niby takie, to jest takie dziwne. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy za przybycie, za tak cudowną atmosferę. Pierdu. Co tam się jeszcze mówiło na koniec? Słuchajcie, bo nie macie domów, żeby sobie iść. Znaczy, nie, tak się tylko pytam. No nie, jakieś inne jaskinki czy coś tam. Nie, tak naprawdę, bo... Nie, bardzo wam dziękujemy, że przyszliście. Słuchajcie, nagrywamy DVD. To jest niby zwykły występ, a jednak zawsze jest jakaś taka spina. To się trzeba rozkręcić, ale słuchajcie, mamy taką dla was wiadomość. Będziecie na tym DVD. To wy tam byliście, wy się uśmiechaliście, to wy byliście brawa. Po prostu jest nam niezmiernie miło. W ogóle taka dla was informacja, że po prostu to DVD, które nagrywamy, jesteśmy jedyny kabaret, który wydaje w analogu. Także to będzie na winylu, elegancko, także kupujcie sobie adaptery. Co tam jeszcze z takich dziwnych rzeczy? Aha, za to, że byliście, jak się posiadacie bilety, chociaż połowa z was. Nie, to widać po twarzach, wiesz, ci co siedzą tak. Wiesz, ci na krzywy ryj. Słuchajcie, nie, ale ci, co będą mieli bilety, to mamy dla was naprawdę od razu promocję, że po prostu jeśli do nas napiszecie, to po prostu kupując naszą jedną płytę, drugą dostajecie w tej samej cenie. No, także polecamy wam bardzo serdecznie. Wiecie, to DVD będzie wydane w takim fajnym formacie, zresztą zobaczycie. Mam nadzieję, że się pooglądamy. Strasznie fajnie. Tylko jest takie krótkie pytanie, bo nie koniecznie kumamy... Po cholerę klaskaliście. Przecież późna pora, moglibyście iść do domu. Jeszcze się chcemy widzieć? Tak. Dobrze, bardzo fajnie. O, to jest taki typowy pan, co przychodzi, więc baw mnie. Baw mnie. Skubańczu mały, paskudu. No. On potem siedzi, wie, co on takiego ma, czego ja nie mam. Chłopie, długo by ci opowiadać, nie ma takiego centymetra. Słuchajcie, dobrze, z miłą chęcią chcielibyśmy z wami jeszcze chwilę przeżyć i jest to dla nas bardzo fajne. Dobra. Nie, bo sam nie dam rady. Paweł! Oh.
O, Paweł, cześć, słuchaj. Jest taka sprawa, gdzie jest Sławek? No tam, za kulisem tam. No to go wołaj. Momencik. A czemu ja? Chyba po to cię wołałem. No. Przecież ja się nie będę tarł. No w sumie jest to logiczne. No raczej. Sławek! Sławek, konoj, no tutaj szybko, ale biegiem, 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 raz, biegiem, 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 biegiem. Przecież biegiem miało być, tak? Przecież piękne. To był piek, człowieku, co ty masz za entuzjazm w ogóle? To ja tu wołam was z wesołą, fantastyczną nowiną, a ty po prostu przychodzisz, jakbyś szedł na ścięcie głowy. Widzisz? Człowieku! Wesoła nowina! Słuchajcie tego, słuchajcie tego. A się wydaje, że ja nie jestem rozentuzjazmowany? Bo zarażasz. Człowieku! Słuchaj, co się udało. Załatwiłem 3 zaproszenia do lasu na imprezę do Szopa Praca. Gdzie? Do lasu, do Szopa Praca. Mam 3 wejściówki po prostu. Wchodzimy po prostu. Możemy iść nawet sportowy buta. Jak do Szopa Praca, do lasu na imprezę? Cześć. Normalnie, Szop Praca organizuje imprezy w lesie. Coś ty żar znowu. Trufle. Słuchaj. Jakie trufle? Przecież po pierwsze, Szop to jest zwierzę i zwierzęta... Nie organizują imprez w lesie. Co ty fandzelisz? Co prac robi najlepszy imprez w lesie, człowieku? Jak no to czemu jakoś nam jeszcze nie ma plakatów? Ha? Bo plakaty są w lesie. To jest impreza w lesie. Pstura, człowieku, nie ma żadnych takich imprez. Bo co? No bo nie ma, bo szopy nie robią imprez w lesie. Co prac organizuje the best bounce hip-hop house techno minimal party for everybody on the wood oprócz was w takim razie. Czemu oprócz nas? Bo taki gdzie jesteście. Ale co oprócz nas ty mu wierzysz? Nie ma takich imprez. Bo co? Właśnie, bo nie ma, bo... Bo jakby były, to byś umiał powtórzyć tą nazwę. O. A nie powtórzysz, bo sobie ją wymyślił. No co, organizujesz jeszcze raz? Co prać organizuje the best bounce hip hop house techno rave minimal black hardcore party for everybody on the wood oprócz was. Nie było minimal techno rave black. Black, na pewno nie było black. No. Bo to jest w sobotę. To jest w sobotę, a tamte jest w piątek. Co to jest? Weekend z shopem? No, taki shopping. Shopping? Clubbing jest już niemodny, teraz shopping. Ale co to jest za bzdury? Mariusz, przecież nawet logicznie myśląc, no to przecież w lesie potrzebny jest ten, no... napięcie! Taki, o, prąd, napięcie. Właśnie. Napięcie. Dobrze, że poruszyliście ten temat. Bo właśnie na tych imprezach jest jedna zasada. Jaka? Wszyscy tańczą napięcie. Wszyscy tańczą napięcie, jest energia, się kumuluje i jest... Dzieci się to kumuluje niby. W jądrze się kumuluje ta energia. W jakim znowu ziądrze? W prąciotwórczym jądrze, człowieku. Chyba ci coś pomieszało, mówi się w prądotwórczym, tak? Prąciotwórczym. Jest przecież jądro prądotwórcze, mówi się prąd, tak? Chyba jak mój ojciec grzebał kiedyś w gniazdku, to go kopnął prąd, a nie prąć. To czemu mówił, że zaraz chuj mnie strzeli? Ej! Ty sprawdź, co twojego ojca kopie. Dobra. No. Ja tam się w to nie wolę nie mieszać. To lepiej zejść z mojego ojca, bo na twoją matkę trudniej wejść niż na K2. Wielkie Michalo, człowieku. Słuchaj, wszyscy są napięcie i wszyscy się bawią, jest energię. Ale nie ma takich imprez, nie ma takiej możliwości, bo nawet gdyby było w tym lesie, już niech będzie to napięcie, ale zwierzęta nie mają magnetofonu. Bo zwierzęta nie krają na magnetofonu. A na czym niby? Dziś? Na zwierzęta nie grają na magnetofonu, na CD, mini D, MP3. Zwierzęta grają na AGD. A co to jest AGD? AGD to jest autentyczny gramofon domyślny. Mhm, tak, już to widzę. Wszyscy tańczą napięcie i domyślają się, co leci. Niezła impreza, już tam walimy całym tłumem. Wszyscy stąd idą z chatki Żaka do lasu. Pewnie nietoperze ostatnio wychodzą. Przecież to nie są nietoperze, no. To czemu śpią cały dzień? Bo u szopa walą. Człowieku. Wiecie, ktoś tutaj walił szopa, no. No, człowieku. Pstura, jeszcze raz pstura. Tak? Utofotnić wam to? No, utofotnić. Masz jakieś dowody, nie ma coś namacalnego? Patrzcie, proszę, zapraszam na górę, tutaj na scenę, bo Szop Praca jest organizatorem, a ja zapraszam na scenę Master of Ceremony tej imprezy, MC Kura. Co? Co to jest? To jest kura? To nie jest kura. Boso! Po w lesie nie ma kur. No właśnie, kury to są zwierzęta domowe, a nie leśne, dzikie. No bo to jest dzika kura.
Tak. Jak kura może być dzika? Co to jest? Kura Tarzan? Nie, ona chodzi z dzikiem. Dziewczyna od dzika. Dzika kura. Jeszcze pewnie uprawiają dziki seks. A, hopie. Jak czekaj, tam ryją tak... to... To jest nic, człowieku. Słuchaj, ty jesteś kura? Tak. Ty jesteś kura? Tak. To znieś jajko. Ja nie znoszę jajek, ja jajka noszę. O fuj, co to jest? To są jajka. Kogut, jednak kogut. Kogut i dzik, co to za związek? Trafiliśmy na grzebień, trudno. To się dzik zdziwi. To nie jest żaden dowód, jakaś potrafiana tak, kura. Tak, to proszę bardzo, zapraszam następnego mistrza ceremonii. Oto on, Nutria Pospolita. Koleś, który po prostu miksuje, bituje i co chcesz. A gdzie ona ma górną wargę? Na dole. O. Nie interesuj się, bo jesteś kociej mordki. Mhm. Człowieku, udało mi się w ogóle, wysłałem 23 maile, w tym 22 spamy. I udało mi się go zaprosić. Oto dla nas specjalnie przyjechał, prosto z Narni, magiczny jednorożec. Uwaga, bo kopie. Ma prąć. Agresywny. Uważaj, ma prąć. Ale to nie jest żaden jednorożec. Bo co? To gdzie on ma swój magiczny róg? Co ma? Magiczny róg, gdzie on ma? Popasam, pasam, pasam, pasam. I pas tu. A, magia, wow, co? Wow. Magia. Ale to nie jest taki patyk przyłożony tylko na chwilę do głowy przecież. Chyba jesteś głupi. Abrakadabra, czary mary, Rysiek z klanu to twój stary. O, wow. Klątwę rzucił. Ja nie chcę, żeby mój Rysiek był. Chyba cię trafił. Dobra, pokaż lepiej jak to... Co to? Człowieku, to jest łodlot. Jo. Jesteś gotowy na prawdziwy techno-bounce prosto z lasu? Patrzcie, co znalazłem. Co? Bidon. Jaki bidon? Przecież jak gołym okiem widać, że to jest cewnik. To nie ten. Cewnik słonia. Cewnik. To nie te mikrofony. Wiewióra mówi, żeśmy złapali złą kitę. Ja wiem, co się stało. Co się stało? Nic. Zjebało się. Nie. Teraz ci pokażę, człowieku, to cię zaraz rozfandzoli. Będziesz po prostu ci orzechy same łupiny puszczą. Co? Jajco. Judo. Jesteście gotowi na prawdziwy bounce w wykonaniu Soprac? No. No to patrz to.
Łowcy.b Paweł Pindur, Maciej Stęś, Sławomir Stęś, Bartosz Góra, Bartosz Gajda. Chodź tu do nas, Mariusz Kałamaga. I Mariusz Kałamaga. Dziękujemy wam bardzo uprzejmie. Jesteście kochani. We are the world.